jaki sobie dalej by dał? 70. 70-80 daje. Co? Woda praktycznie dzisiaj, nie no, troszkę płynie, ale bardzo wolno. Ale do której wędki mówisz? Do karpiówki. Do karpiówki? No, żeby to przywodzić. A łowisz na przelot czy na samo zacięcie? No właśnie nie wiem, czy na przelot, nie wiem. Co 80 gram wydaje mi się, że będzie idealnie. Na przelot ma w sumie tylko jeden, nie? Nie żarek. Mam też 170, to będzie za mocna, nie? 170, tak. Ale będzie stało w miejscu. Chyba że założysz 4 kulki tonące i zostawisz na 2 doby. No spoko. Czy jest tak, celotowy, czy taki na klucie też to czy? Zakotem różne żyłki. Blisko, panie. Zapotoczona pileczkę tam. Tak, 80? 80 też? Jedzie, jedzie. O, arka branie. Dawaj, dawaj, od razu, już jechało. Ta. Jest. Coś tam, o, coś się mało. Coś było. Nie, coś małego, czuję tam. Ale to pyleczek. A, podejrzewam, że chyba płotkę. On coś tam delikatnie ogonem pomachało. Nie, leszczyk albo krąb. Ale bardzo lekko idzie. Leszczyk. Leszczyk. Podbieraczek? To nie mam rozłożonego, Marcin pewnie... mój też nie jest rozłożony, nie, tu leży obok, nie? Tacy łowcy z nas, nie? Najpierw wędki zamiast podbierak, kto by się ryb spodziewał? Fajny leszczyk. No. Ale to... Jak na tą wodę, to jest fajny leszczyk, bo tutaj... Zero oporu praktycznie, nie? Mhm. Wielkiej walki nie przestworzył, no ale rybka ładna. Taki. Elegancko zacięty, zobacz, dolną wargę. Nie, dobrze. I jaki smak peletu pobrał? Co? To był dajwy Marcin, jaki ten pomarańczowy? Ten czekolada orange. Co? Czekolada i orange. To orange. No. Patrzcie, patrzcie jak je uklejkę cały czas, patrzcie. Na wprost nie. Patrz. Się dzieje na bolonkę, panowie. Co? O, co to jest? Życiówka. Co? Jagarek. No, jagarek. Udało się zaciąć w końcu. Udało się w końcu zaciąć, bo są bramka bardzo anemiczne, bardzo delikatne. No to dlatego, ponieważ biorą tylko i wyłącznie o takie nie za duże ryby. Marcina, zestaw na dziś. Tak, na karki pana. Co tutaj jest w tej PV-ce? O Jezu, wszystko. Wszystko, rozumiem. Ciężarek, przypon i na końcu tutaj mamy... Balansowana belachion i suszona kukurydza. No okej, to rzucaj. Zobaczymy jaki będzie odzew. Marcin tutaj kilka z pombów kukurydzy wrzucił. W tym czasie sobie przygotuję karpiówkę, podlecę, stanowisko. Karpiówka i? Docelowo będzie karpiówka w wodzie, prawdopodobnie na pelet. I bacikiem się będę bawił. Aha, tutaj jest fiderek. Na razie się nic nie dzieje. W wodzie było, nie?
Rozumiem, dobra, uwaga. Rzut wnęcony. A, fajnego masz tam tego krzaka. Nie powiem. To jest twój naturalny marker. Rzut po jazia. Było ładne coś. Nie było żadnej zabawy, tylko od razu spławik. Marcin tutaj zaprezentuje wam, jak się łowi krąpie na bacik, na bacika. Mamy kontrol dokumentów, tutaj panowie przyszli. Na razie jest kontrol sprzętu. Jest kontrol butelki. I butelek pustych, czy nie ma czasem jeszcze tego problemu. Sprawdź mu siatkę, wiesz? Ja bym mu siatkę sprawdził, bo on lubi ryby jeść. Tak, tak. A, to słyszałem. No jak czapla. Ale ja też lubię ryby jeść. Ale ja tu takie nie pływają. Tylko oby nie karpie, bo karpie są niejadalne. Dorsza. Patrz, do ciebie to przypływają nawet do góry brzuchem. Wszystko do niego ciągnie. Nie, rusza się, zobacz, żyje. A żyje, bierz ją, będzie filet. Masz filecika. Gdzie ten twój spławiczek? A tu jest. W wodzie. Kurczę, tak było fajnie bez falki i teraz się zrobiła. No to będzie przyjemnie. Będzie fajnie podmęczyć. Na białego. Także jakby ktoś chciał porady, jak łowić skutecznie. Trupie. Na, chciałem powiedzieć na bolonkę. Na, to jest tyczka? Nie, bat. To jest bat. A jaki? 8 metrów? 8 metrów. Wow. Trupie na kutlety. To do Marcina, proszę się zgłaszać. Moro Fish ekipa na fanpage'u. Tam go znajdziecie na pewno. I teraz mam taki plan, cichy plan, że na chwilę odłożę bolonkę, bo jak dobrze wiemy, można wędkować na dwie wędki, odłożę bolonkę i rozwinę drugiego fidera.
i spróbuję na fidera powędkować robaczek, kukurydza i gdzieś tam w głębszych partiach wody poszukam ryby. Może tam gdzieś coś się chowa. Dokładnie dwa dni temu byliśmy tutaj z Adamem oraz z Oskarem. Materiał właśnie sprzed dwóch dni. Ostatnio czytam dosyć dużo od was informacji. Buba, nagrałbyś jakiś film za dnia, jak coś widać. Buba, nagrałbyś coś w tym roku za dnia. Podkreślę, bo za dnia jest film, niedawno wrzucałem. O, kaczki mnie przestraszyły. Tutaj poryte przez dziczki. Więc jestem. Nie mamy jeszcze wiosny, typowej wiosny. Widać po moim ubraniu, dosyć ciepło jestem ubrany. Godzina 9 rano, miałem przyjechać trochę wcześniej, ale nie mogłem się zebrać. I stanąłem przed pewnym dylematem. Dzisiaj nastawiam się na dużo brań, na sporą ilość ryb. Może nie na jakieś wielkie, duże ryby, ale chodzi o to, żeby potelepało kijem. Miałem do wyboru albo bacika, albo też zdecydować się na metodę bolońską, tak zwaną bolonkę. Zdecydowałem się na to drugie. Stawiam na metodę bolońską. Wszystko wam pokażę oczywiście na tym materiale filmowym. Natomiast dylematem jeszcze jednym, który sobie tutaj w głowie myślę, jest taki, czy zostać na odrze, bo nie ukrywam, że chciałbym trochę za płocią powędkować. O, tutaj panowie strażnicy widać idą. Zaraz się pójdę przywitać. Czy pojechać na ciepły kanał? Ponieważ teraz jest godzina 9 rano, ten wiaterek jest taki jeszcze, powiedzmy, znośny. Ale boję się o to, że tu się nam mocno rozwieje. Dzień dobry. Zastanawiam się, czy tutaj na rybki sobie usiąść. A widzę, że panowie kogoś szukają. Tak. Nie, no. Tu jesteśmy, wie pan, obecnie dużo ludzi ma wolne. Tak, ja tak samo. Siedzę cały czas w domu, ale gdzieś na powietrze. Mówię, trzeba się... Tu chyba człowiek bezpieczny, nie? W miarę. No tak, jak kontaktu nie ma takiego, wie pan, bezpośredniego. Takiego... Ale tłumu mijać, nie? Tak. Bardzo... Sympatyczni panowie z Państwowej Straży Rybackiej, pozdrawiam. Ja raz jeszcze, miło było porozmawiać i fajnie, że sprawdzają, że jeżdżą, kontrolują. Naprawdę bardzo się to ceni w dzisiejszych czasach. O, przyłapani na gorącym uczynku. Proszę bardzo. Proszę, media z daleka, bo tu jest tajna przynęta, tu jest kurka terpiowa, także... Aha, dobra, tak, rozumiem. Wiadomo, o co chodzi. Tajne przez poufne. Jeszcze nie wyrzucone zestawy? Jeszcze nie. Możliwości tak naprawdę są dwie. Presja na kanale dosyć duża. Zobaczcie, jedno miejsce. To jest jedno stanowisko, ale tu jest problem tego typu, że po prawej stronie są gałęzie w wodzie, no i leży drzewo. Druga miejscówka wygląda tak. I to jest miejsce, na które się decyduje. Można powiedzieć, że dla jednego wędkarza idealne, jak znalazł. Boloneczka plus fiderek. Na taki zestaw dzisiaj się Buba decyduje. Chłopaki tutaj chcą mi zlać dupsko jednym słowem dzisiaj. Prawda, panowie? Oczywiście, że tak. No, a Buba po tej widzą obiecał, że wreszcie pokaże, jak się ryby w dzień łowi, a nie w nocy. O, jak tam drapieżnik fajnie pogonił po drugim brzegiem. Już nie zdążę. I zobaczcie, jaka tutaj, kurczę, tajna taktyka. Widać jakieś tam ziarno w tej kuli, ale powiedzieli, że nie zdradzą. Zdradzą dopiero, jak połowią ryb. To i ja również wam zdradzę zanętę z dnia dzisiejszego, jak te ryby połowię.
Taka leciutka wędka, ona waży 200, chyba, czekaj, 200 gram, 220 gram waży. Każdy krąpik na niej nawet, to jest taka zabawa. To fajna jakaś. No bolonka, nie? Tylko leciutka, delikatna. W tamtym roku w Nowym Warpie, jak płocie łowiłem, to też, kurde, piękna sprawa. Taka płotka 20 parę centymetrów, już ją czujesz fajnie, wiesz, też o tej porze roku fajna zabawa. Zobaczymy, czy ta drobnica tu będzie, bo przy tej presji, co jest na kanale, to ona ma co jeść, nie? Ładna płoć. Pokaż, pokaż tu ją, no. Co ona pobrała? A pelecik. Pelecik, truskawka. Łowca Oskar, graty. Dziękuję. Ale zobacz, widzisz? Na korali... na... krętliku, tak? Krętlik z kralikiem. Aha. W ten sposób. Aha, taki luźny kono? Na luźny. I na długim przyponie. Tymczasem panowie z Państwowej Straży Rybackiej dojechali również nad kanał. Pupeczka. Zobaczcie, jak ładnie przerysowana przez drapieżnika. Numer 2 wygląda tak, jak widzieliście na poprzednich filmach, czyli tak zwany nocny pakiet. I ta wędka oczekuje grubszego zwierza, natomiast boloneczką się bawimy. Słuchajcie, Oskar szaleje, bo kolejną rybę wyholował tutaj. Chyba to będzie piękny jaś. Albo duża płoć. Jaziu. Jaziu. Zaprezentuj ładnie, jaziczka. Piękna rybka i tu łowca. Wrócił do domu. No Oskar, gratulacje. Dajesz nam lekcję do tej pory. No ale powiem ci, wiesz co, nie brało pół, zmienię to przynętę tą samą, co miał wcześniej. Czyli no, na co? Moment, nawet nie 10 minut. Na co pobrał? Truskawkę. Truskawka, pelecik. Szału to z tą bolonką na razie tutaj nie robię. Próbuję przeróżne głębokości i przy dnie, praktycznie jak łowię przy samym dnie, tam dalej na głębszej wodzie, to kilka krąpi udało mi się złowić. No, natomiast płoci nie widać. Próbuję na mniejszych głębokościach i nad dnem. Na razie tylko takie krąpiowate się trafiają. Zabawa pierwsza klasa z tymi łobuzami.
O, na boloneczkę. Może nie za duża rybka, ale zawsze jaś. Tylko, że wam tak go pokażę. Krąpia jest dosyć sporo, tak jak już mówiłem. Zdarzyły się płoteczki. No i jest pierwszy jaziu. Tutaj chyba też był trafiony. Zresztą z jednej, jak i z drugiej strony. No powiem wam, że drapieżniki to tutaj mają dobrze. Jest ich sporo, bo patrząc po tych rybach, to ja miałem kilka ryb, świeżo są złapane, nie? Dobra. A co, to się panowie już poddają? Nie, no obiadek do domku na miejscu, to moment, później sobie można z spinningiem wyskoczyć. Aha, rozumiem. To ja tutaj was podsiądę. Nie ma problemu, tutaj są ryby nieliczone, także... Tak było pięknie ponęcone, że aż szkoda normalnie by było tutaj zostawić tą miejscówę. Buba to sprawdzi jeszcze. Dania, drapieżnik. Jaziaczek. Hop. Hop. Drugą stronę. Były kilka płotek i w większości to krąpie. O, płoteczki. Takie 15-20 cm bez szału. O, muszę tu uważać, bo mnie tutaj pochłania. Zrobimy inaczej. Zrobimy tak. Wow. Ta na brzeg. Ta chce na kotlety chyba. No i co, chłopy? Płyniecie czy nie płyniecie? Ubana. Op. No kilkanaście sztuk złowiłem przez te kilka godzin. Szału nie ma, ale też się bawiłem, bo próbowałem różne głębokości. Jakbym chciał tylko i wyłącznie zrobić wynik. Krąpiami byśmy zrobili wynik, słuchajcie, ale szukałem trochę płoci. Za wiele jej w tym roku nie widać na tym kanale. W tamtym roku było jej naprawdę bardzo dużo. Nie wiem, może tam przed mostem koło Pniewa jest więcej. Natomiast chodziło o to, żeby po tej długiej zimie trochę potelepało kijem, coś żeby się działo, aktywności więcej. Ta temperatura nie jest jeszcze taka wiosenna, jeszcze czuć ten chłód. Pokażę wam, jak wędkuję na bolonkę. Wędka 4-metrowa, 220 gram waży, więc leciutka. Spławik w tym przypadku no troszkę duży, bo tutaj mamy prąd dosyć mocno, znaczy dosyć mocno, tutaj różnie płynie ta woda, dzisiaj razem z wiatrem, tak jak prąd mamy w prawą stronę od elektrowni, tak również dzisiaj dmucha, więc założyłem spławik 8-gramowy, dla co niektórych pewnie będzie to duży, bardzo duży ciężar. I później mamy tak, spławik nieprzelotowy i rozstaw śrucin. Jak widzicie, dosyć spory. No i tutaj jest największa na samym dole śrucinka, haczyk i przyponik. Prosta sprawa, słuchajcie, naprawdę wędkarskie ABC można powiedzieć, ale zabawa jest niesamowita. Jak zlokalizujecie ryby na swoich wodach, to bardzo serdecznie wam polecam tą metodę. Szczególnie teraz, wczesną wiosną,
gdzie ręka wygłodniała holi. Ja bardzo lubię łowić duże ryby, wy zapewne również uwielbiacie duże ryby łowić, ale wędkarstwo to nie tylko duże ryby. Można przyjechać, nic nie złowić, więcej się zanęcać, narozwijać, przerzucić kilka razy i to jest wszystko, moi mili. A w tej metodzie te lepiej wędką, te lepiej szczytówką, a i może się nieraz jakaś ładniejsza ryba. Na fidela biorą takie same ryby, jakie brały na bolonkę. Płotki krąpie i chociaż nie, jeden okonek się trafił jeszcze tutaj na fidel. Ale nic innego, żaden jaj, żaden kleń, arek tylko tutaj może, że tak powiem, się poszczycić, bo złowił na samym początku leszcza. Na bezrybiu i rak ryba. To czyżby straci oko? Nie, dało się, delikatnie. Ale chyba oko. No, taki raczej. To znaczy, że woda jest dobrze dotleniona, że czysta, jak raki występują. Obróci się? Tak. Ta. Ja, I tyłem, i na brzeg. I na brzeg. I znowu. Gościu. Coś tam na metodę Marcino zaciął. Krąb? To nie ryba. Ale taki już. Taki już do słoika dobry. Dla takich, co by go do młynka wrzucili, nie? Na pelet się połakał? Tak, tak. Ale Marcin wszystkie ryby wypuszcza. No. Praktycznie wszystkie. Praktycznie. No za te teniki, jakby to. Ty tam za złotą kuleczkę zakładasz. Takie coś. Nawóz z zajwy. Bardzo ładnie pachnie. Dwa rozmiary. A Dajwa ci płaci, że tak chwilę reklamujesz? Nie, ja bardzo, bardzo lubię tą firmę. Aha. Bo Dajwa mi płaci. Za cienki bolek jestem, że mi ktoś płacił za łowienie. A ty myślisz, że tym co płacą, to są jakieś mocne bolki? Nie. Ty po prostu tak... jedziesz na rybę jak masz wolne, bo łowisz dla pasji, a niektórzy siedzą na rybach 300 dni w roku, bo muszą pokazać, że złowili. Taka jest prawda wędkarstwa. Aż się ryba chlapnęła, potwierdziła moje słowa. Jestem przekonany, po prostu dajmy, bo co bym sobie firmy nie kupował, to jest jakościowo bardzo dobre. Moi mili, co chciałem wam powiedzieć w tym filmie jeszcze na sam koniec? Przede wszystkim to, że tak jak widzicie na naszych filmach, no są to często wyprawy udane, jest tych ryb sporo. Tak tym razem niestety, ale no nie udało się połowić. Tak jak dwa dni temu, tak również dzisiaj. I to jest normalne. To jest normalne w wędkarstwie. Każdy przez to przechodzi, każdy przez to musi przejść po prostu. Nie każdy z was, mamy wrażenie, przeszedł jeszcze przez naszą zrzutkę, która jest ustawiona na nową kamerę. No jak widzicie, ta kamera, która tutaj jeszcze w tym momencie mnie nagrywa, naprawdę mega szacun, ponad, nie wiem, 4 lata na pewno, ponad 4 lata w różnych warunkach, deszczowych i śniegowych, i burzowych, dawała radę i do dzisiaj mogę ją naprawdę szanować, całować, że mega, mega, mega naprawdę spisała się. No.
gazy wydaje. Szybka się jeszcze już nie zamyka z przodu. Zwróciliśmy się do Was o rozwój kanału, prawda, wędkarstwa i o pomoc w zakupieniu nowej kamery. Do tej pory wpłaciło kilkanaście osób, za którym z naszej strony mega wielkie serdeczne dzięki. 40 dni, które zostały do końca aukcji, powodują, iż zdajemy sobie sprawę z faktu, że całej kwoty, która jest tam ustawiona, nie da rady uzbierać, no chyba że się mylę w tym momencie, chciałbym. Każda wpłacona kwota do końca aukcji będzie miała teraz niebagatelne znaczenie. Suma, która będzie ostateczna, zostanie przeznaczona na taką kamerę, na jaką będzie stać za tą kwotę, żeby ją kupić. Tyle marudzenia z mojej strony. Do zobaczenia. Pozdrawiam, łowcy.